Drodzy Państwo, dzisiaj, jeżeli będziemy sprawnie procedować, możemy uchwalić pierwsze ustawy w Sejmie 10 kadencji. To ustawa o uregulowaniu handlu w okresie przedświątecznym oraz ustawa o finansowaniu procedury in vitro. Wnoszę o przerwę w obradach celem zwołania Konwentu Seniorów. Panie pośle, dziękuję za pana wniosek. Treść mojego wystąpienia będzie bardzo podobna jak tego wczoraj, natomiast myślę, że nie zaszkodzi powtórzyć pewne rzeczy, zważywszy, że szczególnie z prawej strony sali frekwencja była dość niska, co jest dość smutne, zważywszy, że podobno to państwu zależy najbardziej na tym, żeby uregulować handel w niedzielę. W artykule 7 do listy wyszczególnionych dni, które mają być wolnymi od handlu, dopisuje się dzień 24 grudnia, który w danym roku kalendarzowym wypada w niedzielę. W myśl tego przepisu po prostu chcemy, aby Wigilia Bożego Narodzenia w tym roku była dniem wolnym od handlu, a chcemy zastąpić ten dzień handlowy dnia 10 grudnia. Po drugie, projekt poselski reguluje wszystkie kolejne lata, w przeciwieństwie do projektu rządowego, który uwzględniał tylko i wyłącznie rok 2023. Pojawia się także nadzieja, że przyjęcie tego projektu ustawy będzie preludium do dalszych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, pracowników, pracodawców, których wola w tym temacie co róż wybrzmiewa w kolejnych publikowanych badaniach opinii publicznej. Natomiast jako nie tylko poseł sprawozdawca, ale także jako jedyny przedstawiciel Gen Z, pokolenia Z w tej Izbie, nie mogę nie wspomnieć o sytuacji studentów. Panie marszałku, bo co ruszę uwagi pod adresem mojego wieku, a ja przy zachowaniu posłów czuję się, bardzo państwa proszę o ciszę. W podstawówce. Uwagi pod adresem wieku pana posła są niestosowne, a pana posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy, którą za chwilę mamy przegłosowywać. Dziękuję. Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen Z, czyli tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Studenci nie mają możliwości zarabiania sobie w weekendy, także w niedzielę. No chyba, że pójdą do sieci sklepów, które są z takim płazem w logo. Natomiast panu, panie premierze, za to, co zgotował pan najmłodszym z wyborcom, to płazem po prostu nie ujdzie. Zresztą już nie uszło. Widzieliśmy, jaki był werdykt wyborców 15 października. I to właśnie wśród najmłodszych wyborców państwo przegrali wybory. Mieliście państwo ostatni wynik. Pani poseł, przypominam, że nowa kadencja Sejmu funkcjonuje od 13 listopada. Mieliście państwo na to 8 lat, żeby wiedzieć, że w 23 roku, 24 grudnia przypada Wigilia w niedzielę. Mieliście państwo na to 8 lat. Nie spotykaliście się przez półtora miesiąca przed końcem państwa kadencji. Naszą dyskusję o studentach, o Jay-Z i Gen Z obserwuje dzisiaj młodzież z warszawskiego liceum Bolesława Prusa, która jest tutaj na galerii. Miałem okazję przywitać się z nimi, idąc tutaj na salę. Dziękujemy, że jesteście i prosimy, nie traćcie wiary w demokrację. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. Dzisiaj stoję tu pełna nadziei i obaw. Nadziei, bo pan marszałek Sejmu Szymon Hołownia dotrzymał słowa i w szybkim tempie skierował ponownie obywatelski projekt do pierwszego czytania. Pełna obaw, aby równie szybko i sprawnie udało się przejść przez pozostałe etapy legislacyjne. Przepraszam pani przewodnicząca na sekundę. Drodzy państwo, bardzo serdecznie państwa proszę o uszanowanie przedstawicielki inicjatywy obywatelskiej. Jeżeli mają państwo w tym czasie inne zajęcia, chcą przeprowadzić rozmowy, proszę o opuszczenie sali i z szacunkiem wysłuchanie przedstawicielki tych kilkuset tysięcy ludzi, którzy ten projekt do Izby wnieśli. To właśnie my, pielęgniarki, jesteśmy z wami w zdrowiu i w chorobie. Niesiemy pomoc, bo takie jest nasze zadanie.
bez względu na warunki, zawsze jesteśmy gotowe do działania. Dziś stoję tu przed Państwem, bo to my potrzebujemy Waszej pomocy. Dziś to my liczymy na Wasze głosy poparcia. Jest nas bardzo mało, o wiele za mało. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 5,3 pielęgniarki. Średnia unijna to 9,3. Ze średnią 54 lata jesteśmy drugą grupą po lekarzach, która jest najstarsza w systemie zawodów medycznych. Statystyka niestety w najbliższych latach będzie się pogarszać. Do roku 2030 aż 65% pielęgniarek i 60% położnych będzie w wieku emerytalnym. Już dziś blisko 1/5 z nas ma ten wiek emerytalny i nadal pracuje. Czy brakuje młodych w naszym zawodzie? Otwieraliśmy szkoły i otwieramy nadal. Kształcimy młode pielęgniarki, pielęgniarzy i tu statystyki znów biją na alarm, bo zaledwie 60% tych osób wchodzi do systemu ochrony zdrowia i chce pracować przede wszystkim w publicznej ochronie zdrowia i w szpitalach, na tych właśnie ciężkich oddziałach. Reszta tych osób trafia do prywatnej opieki zdrowotnej, emigruje albo ucieka do innych, bardziej perspektywicznych zawodów, albo do działów medycyny estetycznej i kosmetologii. Takie warunki pracy odbijają się na naszym zdrowiu. Średnia życia pielęgniarek to 62 lata. Dla porównania średnia życia kobiet w Polsce to 82. Dlatego niewielu młodych ludzi pisze się na taką pracę wykańczającą fizycznie, psychicznie, a dodatkowo bez jasno określonej ścieżki rozwoju zawodowego. To naprawdę trudna i wyczerpująca praca i jak każdy chcemy, aby była uczciwie oceniona i uczciwie wynagradzana. A tak nie jest, co uderza w nas wykonujących zawód i w młodych, którzy nie są zainteresowani wykonywaniem tej pracy. Ponieważ ustawa w dzisiejszym kształcie generuje degradowanie i dyskryminowanie, o czym świadczą coraz więcej wygranych spraw przez pielęgniarki i położne w sądach pracy. Chciałabym przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Wypracowane porozumienie przyniosło wtedy w efekcie systemową, sektorową ustawę, która mówiła o wynagrodzeniach. Była ona niepowtarzalna w innych branżach i stawiana za przykład godny naśladowania. Ustawa ta na przestrzeni lat przyniosła bezprecedensowe wzrosty wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych. Lekarze blisko 130%, pielęgniarki i położne o 193%, wzrost o 128%, o 139%. W przypadku innych pracowników medycznych z 166%. I oczywiście nie odrzucamy tego projektu obywatelskiego. Przypadł mi zaszczyt przedstawienia uwag Koalicji Obywatelskiej bądź poparcia projektu. Rodzi się pytanie takie, czy na pewno wszystkie grupy zawodowe uczestniczyły w opracowywaniu tej obywatelskiego projektu? Następne pytanie do wnioskodawców. Dlaczego nie we wszystkich grupach zawodowych zostały zmienione współczynniki? Te współczynniki tylko Państwo proponujecie zmienić w grupie trzeciej, czwartej, piątej i szóstej. Natomiast już w grupie pierwszej, czyli w grupie, gdzie są lekarze, albo w grupie ostatniej, Państwo nie ruszacie tych współczynników. Wnosimy o skierowanie projektu zarówno do Komisji Zdrowia, ale również do Komisji Finansów, ponieważ ta ustawa wiąże się z wydatkowaniem bardzo dużych pieniędzy. I to nie powinno tak być, że personel medyczny, czy powiedzmy w tym przypadku pielęgniarki, to ciągle wysiadują w sądach, a nie w pracy przy łóżku chorego. Do zmiany sposobu finansowania doszło w lipcu 2022 roku. Polegała ona na tym, że szpitale otrzymały za małe wzrosty kontraktów z NFZ w stosunku do wzrostu kosztów, co spowodowało, że dyrektorzy placówek zaczęli traktować kwalifikacje uznaniowo. Dochodziło nawet do sytuacji, że pracownicy byli degradowani, by w ten sposób oszczędzić na ich wynagrodzeniach. Podać przykład szpitala powiatowego w Lesku.
gdzie 18 pracowników złożyło sprawę przeciwko dyrekcji szpitala, a dwie już wygrały sprawę w pierwszej instancji. Ten sam szpital z powodu braku odpowiednich środków z NFZ od lipca 2022 roku do lipca 2023 roku zadłużył się o około 20 milionów złotych. Zastanawia więc fakt, z jakiego powodu projekt, pod którym zebrano ponad 120 tysięcy podpisów, trafił do rządowej zamrażarki, zamiast być niezwłocznie procedowany. Tego jako Polska 2050, trzecia droga, będziemy głosować za dalszym procedowaniem projektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Gratuluję debiutu. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Rzepa, PSL, trzecia droga, nie debiutant. Projekt zakłada również, iż wraz z nabyciem kolejnych kwalifikacji pielęgniarki i inni pracownicy zawodów medycznych nie będą musieli czekać na następnego roku na aktualizację wynagrodzenia, tylko będą otrzymywali je zaraz po tym, jak tę kwalifikację uzyskają. 37 lat pracowałam jako pielęgniarka. Kiedy zaczynałam pracę swoją zawodową, wtedy był to zawód wysokiego prestiżu. Prośbę. Procedując ten ważny projekt, uzupełnijmy go o regulację płac pracowników niemedycznych, tak aby zadbać również o to, aby szpitale miały zagwarantowane środki na dobre i godne zatrudnienie salowych i sanitariuszy, ale także informatyków, elektryków czy wszystkich innych zawodów, bez których po prostu szpitale nie będą w stanie funkcjonować. Szczęść Boże. Konfederacja nie będzie żałować pieniędzy. Konfederacja apeluje o rozwiązanie problemu niewydolności systemu opieki zdrowotnej, usług medycznych w Polsce poprzez dywersyfikację, demonopolizację, demontaż piramid finansowych ZUS, NFZ jako głównego monopolisty. Oczywiście towarzyszyć temu powinno rozbicie monopolu izb lekarskich, a więc precz z monopolem NFZ-u. Niech rozkwita tysiąc kwiatów, niech wygra lepszy. Monopol izb lekarskich, izby skompromitowały się ostatecznie w ostatnich latach, stając na straży terroru covidowego wobec lekarzy, ratowników i pielęgniarzy, którzy nie chcieli być prawdziwymi siewcami śmierci i nie chcieli stać na straży zamordyzmu covidowego. Państwo, stojąc na straży tego monopolu, stoi na straży akwizytorów eksperymentalnych preparatów zwanych szczepionkami. Personel medyczny został zaangażowany w zamykanie drzwi przychodni, szpitali, oddziałów przed potrzebującymi, pod pretekstem walki z mniemaną pandemią. Kto w Polsce wpadł na pomysł, żeby zamknąć drzwi przed spowiednikiem, który miałby podejść do łóżka umierającego? Co to za totalniacy, zbrodniarze? No siedzi tutaj oczywiście odpowiedzialny za to Mateusz Jakub Morawiecki. Tak jest, który ma na koncie więcej niż Jaruzelski z Czekiszczakiem, jeśli idzie o posyłanie na tamten świat Polaków, tak, ćwierć miliona ludzi, którzy nie pomarli na żadnego tam wrażego wirusa, tylko zwykłe, panie doktorze, pośle, ministrze, zwykłe niewydolności, zawały, niedrożności, poumierali, dlatego że zamknęliście szpitale, ale on za to odpowiada, to na jego wachcie, to on powinien stanąć przed sądem i Trybunałem Stanu. Tak, więcej szacunku dla ludzkiego życia. Panie pośle, szanuję wszystkich posłów i ich wypowiedzi, ale mam do pana uprzejmą prośbę. Tak jakoś spróbowaliśmy od nowej kadencji się nie obrażać. Spróbujmy. Mam do pana taką bardzo ciepłą prośbę. Zanim pan powie, niech pan złapie trochę refleksji do tego, co pan powie. To jest uprzejma prośba. Bardzo proszę. I vice versa, panie marszałku, i vice versa. Ja się po prostu dopominam o sądy i trybunały dla zbrodniarzy. I dziwi mnie to, że pan występuje tutaj. Panie pośle, po raz drugi, ale też proszę, marszałek prowadzi obrady, damy sobie radę. Mam do pana prośbę, bez względu na to, jakie mamy poglądy,
co głosimy i co uważamy. Bym proponował nie mówić do premiera polskiego rządu, że jest zbrodniarzem, bez względu na to, czy panu... A czemuż to? Proszę pana, bo o tym, czy ktoś jest zbrodniarzem, czy nie, decyduje sąd. W związku z tym naprawdę mam uprzejmą prośbę o dystans. Tylko o to. Proszę bardzo. Właśnie, panie marszałku, właśnie o sądy i trybunały się dopominam. Dopominam się o Trybunał Stanu i dopominam się o to, żeby porządni gliniarze i prokuratorzy zabrali się za doprowadzanie przed sądy ludzi odpowiedzialnych za śmierć, zniszczenie, ruinę. Nasze bezpieczeństwo osobiste, które nie jest już gwarantowane. Belgia, bodajże procedura eutanazji. Niewłaściwa dawka została zastosowana i oto lekarz i dwie pielęgniarki dodusili pacjenta poduszką. Rzeczywiście to jest realna perspektywa, przed którą stoimy. Jeśli zabraknie w Polsce cywilizowanego personelu medycznego, jeśli będziemy sprowadzali tutaj nie wiadomo skąd, nie wiadomo kogo nie wiadomo kto, nie wiadomo czego nauczył albo nie nauczył. My szanujmy ten personel, nie skąpmy, nie żałujmy pieniędzy, bo alternatywą może być strzykawka i poduszka. Czasami się cieszę, że czas upływa. Jest właśnie ten jeden z zarzutów moich do tej ustawy, że tu środowisko się podzieliło i wybrało tylko kilka zawodów, które są obejmowane tą ustawą, aczkolwiek te wynagrodzenia nie są wysokimi wynagrodzeniami. Żyjemy raz, chorujemy i możemy umrzeć. I dlatego powinniśmy wszystkich pracowników służby zdrowia godnie wynagradzać. To, że ten gabinet odprawowy Mateusza Morawieckiego jest na niby, świadectwem tego jest brak obecności nowej ministry zdrowia. Bo jakie dzisiaj ma obowiązki ministra zdrowia pani Ewa Krajewska, aniżeli wysłuchać przedstawicielek zawodów medycznych, którzy przychodzą z obywatelskim projektem popartym przez tysiące Polek i Polaków. Chciałbym zapytać panie premierze, gdzie jest pani minister? Dlaczego pan ucieka w tej chwili? Wstyd? Sprawdzimy, czy ta odprawa zostanie wzięta po 2 tygodniach. A może są ważniejsze sprawy? Może rozmawia z Big Pharmą? Może dokonuje korzystnych dla nich interpretacji? Ja w poprzedniej kadencji zwracałam się z kilkoma interpelacjami, między innymi z zapytaniem, dlaczego został zlikwidowany Departament Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia. Myślę, że do tego tematu należy powrócić i przywrócić miejsce, gdzie pielęgniarki, położne i inni pracownicy medyczni będą mogli prosić o pomoc i w tym miejscu ktoś będzie chciał ich wysłuchać. Józefa Szczurek-Żelazko, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo. To pozwolę sobie przypomnieć pewne rzeczy, które udało nam się wspólnie zrealizować. Zawsze jak wysłuchuję takich oświadczeń, to sobie zadaję pytanie, dlaczego jest tak źle, jeżeli jest tak dobrze? Panie premierze, widzę, że pan premier spotkał się z pielęgniarkami. Super, że robi to w momencie, kiedy jego rząd jest rządem odchodzącym. Przedstawię kilka danych statystycznych, które pochodzą z raportu przygotowanego w 2022 roku przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. I z tego raportu wynika, że w latach 2019-2021 oczekiwana długość życia w Polsce spadła aż o 2 lata i 5 miesięcy. Gorzej było tylko w Rumunii, Słowacji i Bułgarii. Polska 2050 postuluje, aby zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia do 7% PKB i oczywiście popieramy też ten projekt, który wpisuje się w te działania związane z zwiększeniem wynagrodzeń. To rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że pielęgniarki mogą w tej chwili pracować i być zadowolone ze swojej pracy. Doprowadził do tego, że ratownicy mogą pracować i są zadowoleni ze swojej pracy i z wynagrodzenia. To lekarze pracują i są zadowoleni ze swojej pracy i z wynagrodzenia. Ten głos przede mną był nieprawdziwy. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana ministra Piotra Brombera o zabranie głosu. Tak, rozmawialiśmy.
To, że się czasami różniliśmy, tak, różniliśmy się, ale rozmawialiśmy i nigdy nie padły z naszej strony, nie padła z naszej strony deklaracja, że coś jest niemożliwe. Odniosłyśmy wielki sukces. Połączyliśmy w prawą, lewą, środkową stronę Sejmu w poparciu dla pielęgniarek. Skłóciliście tak bardzo ludzi w placówkach, że w tej chwili każdy wychodzi z pracy i robi takie, wychodzę. My nie zgadzaliśmy się nigdy jako Związek Pielęgniarek i Położnych z tą ustawą. Bardzo żałuję, że mimo tego, że z tej mównicy bardzo zapraszałam pana posła Morawieckiego, nie zechciał na spotkanie na swojej ziemi przybyć i wysłuchać tych argumentów, natomiast przez te lata nie chciał nas też zaprosić do kancelarii, chociaż pani przewodnicząca kilkakrotnie prosiła. No, do koleżanek dzisiaj poszedł, ale to jakby no, dość długo czekałyśmy, żeby zwrócił uwagę na nasze środowisko. Mam przyjemność i zaszczyt zaprezentować sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia w sprawie ustawy finansującej in vitro. I wczoraj mieliśmy Komisję Zdrowia, której przewodziłem. I nie łudźcie się państwo, nie było łatwo. Robili co mogli, żebyście jeszcze chociaż ze 2 tygodnie nie mieli dostępu do tego in vitro. Żeby jeszcze troszeczkę utrudnić życie ludziom. Składali poprawki. Tu mam taką poprawkę. PiS złożył poprawkę, uwaga, żeby in vitro było dostępne tylko i wyłącznie dla małżeństw. Nie, nie, nie. Będzie dostępne dla tych, którzy go potrzebują. Złożyli też posłowie PiS-u poprawkę, słuchajcie, no, nie do uwierzenia, żeby lekarze, którzy przeprowadzają procedurę in vitro, mogli tylko zapłodnić 2 komórki jajowe, ani jednej więcej. Czyli posłowie PiS-u chcieli, żebyśmy kłuli kobiety, żebyśmy stymulowali je po 3 razy, bo pewnie wtedy się troszeczkę ciężej żyje. Tych poprawek oczywiście komisja nie przyjęła, ale posłowie PiS-u złożyli wniosek o wysłuchanie publiczne, żeby jeszcze ze 2 tygodnie nie było tego in vitro. I prosili tak, panie przewodniczący, my byśmy chcieli troszkę się dowiedzieć o tym in vitro, o tym wysłuchaniu, żebyśmy mogli coś się dowiedzieć, panie ministrze. Ja mówię, no dobra, no to wam troszeczkę powiem. Szanowni państwo, posłowie PiS-u, wszystko zaczęło się od mikroskopu. Mikroskop wynaleziono w 1590 roku. Wiecie, co to jest mikroskop? Teraz rok 1667. Zatkajcie uszy. Wtedy pierwszy raz pod mikroskopem taki naukowiec Anton Leeuwenhoek zobaczył, zatkajcie uszy, plemnika. 150 lat później wykryli komórkę jajową. A w 1978 roku urodziło się pierwsze dziecko z in vitro. Louis ma dzisiaj 45 lat. W 87 urodziła się pierwsza Polka, Magda. Ma 35-6 lat. Na świecie, drodzy posłowie PiS-u, żyje 10 milionów ludzi urodzonych z in vitro. Ale nikomu nic nie mówcie, bo to grzech. Ja mam prośbę do pani marszałek, żeby pani marszałek reagowała, kiedy poseł obraża innych posłów. Bardzo proszę o reakcję. Pani poseł, bardzo proszę. Pani poseł. Pani poseł na razie nie... Bardzo proszę. Ja chciałam powiedzieć, że mówienie o historii nauki i przytaczanie przykładów nie jest obrażaniem posłów. Projekt ten, który został przedstawiony, projekt obywatelski, posiada pewnych wiele mankamentów, takiej natury formalnej, jak i natury etycznej. A skoro pan mówi, że te działania posłów są nakierowane na przedłużenie wejścia w życie tej ustawy, to ja przypomnę, że to państwo złożyliście poprawkę, która wprowadza zmianę dotyczącą czasu wejścia w życie tej ustawy.
Klub Prawa i Sprawiedliwości nie wprowadza tutaj żadnej dyscypliny. Każdy poseł będzie mógł podjąć decyzję zgodnie z swoją wiedzą, swoimi przekonaniami i swoimi wartościami. Duża część społeczeństwa zwraca Państwu uwagę na to, że nie zgadza się na to, żeby w metodzie in vitro produkować nadmiarowe zarodki, żeby metodami eugenicznymi wybierać tylko niektóre z nich, aby mogły się urodzić. Pozwólcie, że złożę poprawkę w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwości, która spowoduje, że będziemy produkowali tylko te zarodki, którym damy szansę się urodzić. A jeżeli z jakichś powodów nie mogłyby być wtedy zamrożone, a gdyby to nie mogło nastąpić z jakichś powodów, chcielibyśmy, żeby mogły być przekazane do adopcji takie zarobki, żeby... Wysoka Izbo, koszt leczenia niepłodności metodą in vitro to dziś w Polsce wydatek od 12 do 17 tysięcy złotych. Na samą tylko procedurę, a gdyby doliczyć do tego koszt leków, koszt przejazdów do kliniki i wizyty w samej klinice, wychodzi prawie 30 tysięcy. Wpadł mi w ręce raport Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, który przeanalizował kilkanaście europejskich krajów pod kątem liczby dzieci urodzonych dzięki technikom wspomagania rozrodu. Polska jest na trzecim miejscu od końca. Kiedy było pierwsze czytanie na posiedzeniu plenarnym ustawy Tak dla in vitro w poprzedniej kadencji Sejmu, były dwie osoby na sali z Prawa i Sprawiedliwości. Dwie osoby były zainteresowane tym projektem. Wtedy, kiedy odbywało się pierwsze czytanie tej ustawy w obecnej kadencji Sejmu, wyszliście z tej sali. Wyszedł premier Morawiecki. Wyszły posłanki, które wypowiadały na tej sali skandaliczne słowa o produkcji człowieka, o mordowaniu dzieci nienarodzonych. To też się dzisiaj skończyło. Możecie krzyczeć, nie macie odwagi usiąść w pierwszych ławach, tylko siadacie w ostatnich ławach tej sali, żeby krzyczeć. Żeby został wam tylko krzyk, to wam powiem, został wam tylko krzyk. A pan Uściński, który dzisiaj mówi o tym, że chce pracować nad tą ustawą, wiecie jak zagłosował wczoraj? Głosował za odrzuceniem tej ustawy w pierwszym czytaniu. Pani Szczurek-Żelazko, kiedyś ministra zdrowia, pochwaliła program na protechnologii. Program tak zły, że po jakimś czasie nawet ukryliście informacje o tym, ile z tego waszego kosztownego programu jest poczęć, bo wiedzieliście, że jest to metoda nieskuteczna, za to bardzo dla was słuszna ideologicznie. Borykamy się z najniższym od czasów II wojny światowej wskaźnikiem urodzeń. Musimy wielotorowo działać na rzecz tego, by to zatrważające zjawisko demograficzne zahamować. 500+ tej roli nie spełniło. Wątpliwy medycznie program na protechnologii tej roli nie spełnił. Dość piętnowania i wykluczania ludzi decydujących się na metodę in vitro. Nie ma mojej zgody na dzielenie obywateli na lepszych i gorszych. Nie ma zgody na piętnowanie dzieci, które rodzą się dzięki tej metodzie. Chciałabym się zwrócić do pana posła Brauna. Panie pośle, dwukrotnie obraził pan polskich zootechników podczas wystąpienia w ubiegłym tygodniu i wczoraj podczas swojego wystąpienia. Jestem zootechnikiem, mój mąż jest zootechnikiem i mój syn jest zootechnikiem. Bardzo szanuję ten zawód i porównywanie pracy zootechników do pracy na rampie w Oświęcimiu uważam za karygodne. I chcę panu powiedzieć, nie mam problemów ze słuchaniem, ze zrozumieniem. Chcę powiedzieć, że będąc zootechnikiem i zgłębiając wiedzę dotyczącą biologii, biochemii i biofizjologii rozrodu, mam zdecydowanie większą wiedzę niż pan na temat tego, jak wygląda procedura in vitro. Tylko przypomnę, że były rzecznik praw dziecka nazwał metodę in vitro metodą niegodziwą. Ale jeszcze w realny sposób zaszkodziliście tysiącom ludzi i osób, które chciały i próbowały skorzystać z tego na protechnologii. A jakie skutki były? To wiadomo, tych waszych programów. Nawet 300 dzieci się nie urodziło w czasie waszego programu. A ile to kosztowało? Każde dziecko, które się urodziło, kosztowało 1,5 miliona. No. Jak to możliwe, że na pytanie jednego z posłów, czy pary homoseksualne również zostaną objęte finansowaniem in vitro? Przewodniczący odpowiedział, cytuję, to sobie pan poczyta, to będzie pan wiedział. Szczęść Boże.
Na przełomie lat 80. 90. poprzedniego stulecia na tapecie było wtedy, o, daleko jeszcze nie in vitro, ale sprawa komórek macierzystych i dobroczynnych efektów korzystania z nich w rozmaitych terapiach. Te komórki macierzyste były wówczas pozyskiwane jako produkt uboczny przemysłu aborcyjnego. Wtedy był cały świat postępu i Jan Paweł II. I ja stwierdzał niegodziwość tego procederu pozyskiwania komórek macierzystych z małych ludzi mordowanych przez przemysł aborcyjny. Minęło parę lat zaledwie i okazało się, że pozyskiwać komórki macierzyste można również na inne sposoby. Owszem, okulary niczego nie leczą, bo wzroku mi nie przywracają. Ale widzi pani, używam, ale nie podniosłem ich z tej oprawek, moich okularów, z tej sterty, która leży w Oświęcimiu. Tego nie zrobiłem. W tak poważnej dyskusji nie wolno używać takich porównań. To po pierwsze. Po drugie, chcę panu powiedzieć, że obserwacje procedur medycznych nie czynią z pana ani lekarza, ani zootechnika. Ta procedura niczego nie leczy. Moment selekcji eugenicznej jest nieodrodnie, nieodłącznie związany z tą procedurą. I nie wmawiajcie sobie, że tę procedurę można ucywilizować. To jest procedura niegodziwa. Od lipca 2022 roku w Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie, które wprowadziło nowe pojęcie, substancja pochodzenia ludzkiego. Jakie mamy zapewnienie, że powstające w wyniku in vitro komórki niewykorzystane nie będą tym preparatem? Prawo farmaceutyczne, według którego to rozporządzenie obowiązuje, to między innymi produkcja kremów odmładzających. A fakty są takie, że metoda in vitro jest bezpośrednio stowarzyszona z aborcją na bardzo wczesnym etapie. Otóż tak, zabijanie ludzi jest grzechem i to grzechem ciężkim. Akurat o zgrozo w tym przypadku ma to być jeszcze finansowane z pieniędzy podatników, z których gro jako katolicy uważają tę metodę jako gruntownie niemoralną. Diagnostyka, szukanie przyczyn niepłodności i zastosowanie metod leczenia tak, ale eksperymentowanie na ludzkich zarodkach nie. I w tym kształcie ustawa nie. I chciałabym, żeby już nigdy z tej mównicy nie padały takie słowa, jak zafundował nam poseł Braun. Dlatego zgłaszam pana posła do Komisji Etyki za to, że porównuje procedurę in vitro do Auschwitz. Porozmawiamy podczas Komisji Etyki. Dziękuję serdecznie. Na koniec pragnę przypomnieć jeden bardzo smutny fakt. Andrzej Duda w 2012 roku podpisał się pod projektem ustawy posła Jana Dziedziczaka zakładającej karę 2 latami więzienia za wykonanie metody in vitro. Musi iść zmiana ustawy o leczeniu niepłodności. Tak, aby program in vitro nie tylko powtarzał założenia tego działającego w latach 2013-16, ale też uwzględniał singielki czy pary jednopłciowe. By nie skupiał się na błędnym założeniu, że rodzicami mogą być tylko pary heteroseksualne, bo to zwyczajnie od dawna nieprawda. Już dziś w Polsce funkcjonują setki tysięcy dzieci wychowywanych przez samotnych, samodzielnych rodziców albo tęczowe rodziny. I to nie ma wpływu na szczęście i bezpieczeństwo dziecka. Od 45 lat na świecie rodzą się dzieci z in vitro. 10 milionów dzieci narodziło się z in vitro przez 45 lat na świecie, a państwo o procedurze in vitro mówicie, że jest to eksperyment. Jeszcze jako katolik zwrócę się do pana posła Brauna. Proszę mnie nie oceniać grzesznego katolika. Proszę nie wycierajcie sobie twarzy religią, bo wasz sojusz z tronu z ołtarzem źle się kończy dla Kościoła katolickiego. Mówię wam to jako katolik. Dziękuję bardzo. Polska Konstytucja, na którą tak często się powołaliście, w artykule 38 stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawdę ochrony życia. A życie, i to nie jest zabobon, szanowni państwo, zaczyna się w momencie poczęcia. Takie są fakty. Państwo nie chcecie tego
Państwo nie chcecie tego uznać i nie chcieliście również przyjąć tych poprawek, które pozwoliłyby wyeliminować różnego rodzaju wątpliwości etyczne. To wielki dzień, radosny dzień i my sobie radości z tego dnia nie pozwolimy odebrać. Mimo bardzo wielu, bardzo negatywnie przez nasze środowisko odbieranych wypowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości czy posłów Konfederacji. Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej. Protestujący zgłosili 3 postulaty. Pierwszy z tych postulatów dotyczył uruchomienia dopłat do kukurydzy. Drugi z tych postulatów dotyczył kwestii podatku rolnego, który, nie muszę Państwu mówić, nie jest w gestii samego Ministerstwa Rolnictwa. Dotyczy samorządów, bo to samorządy podejmują uchwały na ten temat. I trzeci postulat dotyczył zwiększenia akcji kredytowej w zakresie kredytów 2%. To są kredyty z dopłatą z budżetu państwa, kredyty płynnościowe, które uruchomiliśmy już kilka miesięcy temu i które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bo akcja kredytowa przewidziana na 10 miliardów złotych jest prawie już w całości wyczerpana, dlatego podjęliśmy decyzję o tym, żeby tą pulę akcji kredytowej zwiększyć. Żeby cofnąć się też do tych przyczyn całej sytuacji rynkowej, trzeba powiedzieć przede wszystkim o warunkach geopolitycznych, bo cała sytuacja jest wywołana agresją rosyjską na Ukrainę i później przyjętymi przez Unię Europejską przepisami. Trzeba też jedną rzecz przypomnieć, bo to już w 2014 roku, kiedy była podpisywana umowa stowarzyszeniowa, zostały także, a właściwie już nawet wcześniej, przyjęte przepisy dotyczące zerowego cła, jeśli chodzi o kukurydzę, także dotyczące zniesienia kontyngentów. Natomiast wtedy Ukraina nie korzystała z tej możliwości, ponieważ stawiała przede wszystkim na transport morski. Wraz z wybuchem wojny ta sytuacja się zmieniła i to wywołało realne konsekwencje także dla polskiego rynku zboża. Nie da się uciec od dyskusji, że potrzebne są rozwiązania systemowe. I propozycja programu odbudowy pogłowia loch. To wsparcie na zakup silosów czy budowę magazynów, które rozwiązania dotyczące wsparcia dla biogazowni. Jednym z głównych postulatów protestujących przewoźników drogowych jest przywrócenie zezwoleń na transport drogowy między Polską a Ukrainą. W świetle obowiązywania umowy liberalizującej przewozy drogowe między Unią Europejską a Ukrainą decyzja o przywróceniu zezwoleń znajduje się w kompetencji Unii Europejskiej. Innym problemem jest wprowadzony przez stronę ukraińską w maju 2023 roku system elektronicznej kolejki ECRH na polsko-ukraińskiej granicy państwowej, co do zasady miał stanowić narzędzie umożliwiające kierowcom, jak i przewoźnikom drogowym sprawniejsze przekraczanie granicy poprzez możliwość dołączenia do kolejki za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy. W praktyce niewydolne funkcjonowanie systemu doprowadziło do zatorów przy przejściach granicznych z Ukrainą i stało się bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia protestu polskich przewoźników drogowych blokujących dojazd do granicy. Za zarządzanie systemem elektronicznej kolejki odpowiedzialna jest strona ukraińska. Udało się, nie będzie blokady kolejnych przejść granicznych. Ja zadeklarowałem się w porozumieniu z ministrem finansów oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji, że będziemy prowadzili wzmożone kontrole drogowe na odcinkach dróg prowadzących do granicy. Ale szanowni państwo, gdzie jest premier Rzeczpospolitej? Mówicie o polskich sprawach. Premier był tutaj od rana i co? Gdy granica jest zablokowana, gdzie jest premier, szanowni państwo? W taki sposób pokazujecie szacunek do Wysokiej Izby. Żądamy tego, aby premier tutaj się pojawił i zaczął rzeczywiście pracować, a nie udawać, że pracuje. W ubiegłym tygodniu minister infrastruktury wystąpił do Europejskiej Komisarz do Spraw Transportu o powołanie wspólnego komitetu w celu przeanalizowania skutków wpływu obowiązywania umowy Unia Europejska-Ukraina na unijny rynek transportu drogowego. Wysłaliśmy również wniosek o to, aby podczas nadchodzącego posiedzenia Rady do spraw transportu Unii Europejskiej w Brukseli, zaplanowanego na 4 grudnia,
można było przedyskutować temat skutków, jakie ta regulacja przyniosła. Minister infrastruktury skierował także apel do wicepremiera i ministra infrastruktury Ukrainy o to, aby przynajmniej na dwóch przejściach granicznych Zosin, Uściłuk i Niżankowice, Malkowice wyłączony został system elektronicznej kolejki dla samochodów ciężarowych wracających z Ukrainy. Natomiast kluczem do rozwiązania problemów leżą po stronie Unii Europejskiej oraz rządu ukraińskiego. Bo dzwoni do mnie Marcin Piotrowski z Lubaczowa, przed chwilą mówi, wreszcie się tym zainteresowali, bo kolejka była pod Zamość. I panią to w ogóle nie obchodzi. Pani sobie tutaj wygodnie siedzi i opowiada polskim przedsiębiorcom, którzy mają polskie miejsca pracy, żeby sobie pojechali do Kijowa rozmawiać, albo żeby sobie do Brukseli pojechali. To przepraszam pani bardzo. Panie pośle, momencik. Przepraszam, panie pośle, momencik. Ja bardzo proszę, aby nie pokrzykiwać podczas wystąpienia pana posła. To samo będę egzekwował od drugiej strony, ale na razie czegoś takiego nie ma. Zatem bardzo proszę, żeby pani poseł powstrzymała swoje pokrzykiwania. Pozwólcie, że zwrócę się do ludzi bez honoru, do zdrajców polskiej wsi. Terminal zbożowy. Chcecie go wydzierżawić na 30 lat? Międzynarodowej firmie. Telus, Gębicka, Kaczyński, Morawiecki. Kłócicie nas z Ukrainą, kłócicie nas z Unią Europejską, a dostęp do morza sprzedajecie. Że Inspekcja Transportu Drogowego wraz z innymi inspekcjami będzie prowadziła kontrole kompleksowe. Ja się zastanawiam, panie ministrze, co pan robił wtedy, kiedy był pan głównym inspektorem transportu drogowego. Bo tego rodzaju decyzje trzeba było wprowadzać już dawno temu, tak żeby chronić polską branżę transportową przed nieuczciwą konkurencją. Tu warto dodać, może nie na usprawiedliwienie pana ministra, ale jako szerszy obraz, który pozwala lepiej zrozumieć tę sytuację, że Parlament był wyłączony od pracy od 30 sierpnia, od ostatniego posiedzenia Sejmu 9 kadencji. Zabrakło też tego u pana prezydenta, bo przecież zwlekał miesiąc z wyznaczeniem terminu na posiedzenie nowego Sejmu. Pan minister Gajadur był uprzejmy też odnieść się krótko do postulatów, które przedstawia protestująca branża. Przywrócenie zezwoleń, odpowiedzialna Unia Europejska. Elektroniczna kolejka, odpowiedzialna strona ukraińska. Panie ministrze, no skoro za nic nie odpowiadacie, to może czas podać się do dymisji. Przed chwilą wyszedł nowy minister infrastruktury, który powiedział, że będziemy intensyfikować kontrolę, ale powiedział to dopiero wtedy, kiedy de facto kolejkę ciężarówek widać z okien ministerstwa. Przede wszystkim musicie jak najszybciej zgłosić wniosek o przegląd umowy między Unią Europejską a Ukrainą, ponieważ w marcu kończy się deadline, a później zostanie ona automatycznie przedłużona. Przedstawić musicie konkretne dane, bo jeżeli dzisiaj protestujący czy branża przychodzi z żalem o tym, że polski przewoźnik jest limitowany określonym czasem przejazdów w Ukrainie, to dlaczego wy takiego samego limitu czasu nie wprowadzacie na terenie Polski? Jeżeli protestujący mówią, że przewoźnik z Ukrainy przebywa po 50 dni na terenie Unii Europejskiej i posądzają go o kabotaż nielegalny oraz cross-trade. Pragnę w trybie sprostowania. Na marginesie wydarzenia, jakim jest Connecting Europe Days, została podpisana umowa między Ukrainą a Unią Europejską. Komisja Europejska, Unia Europejska nie uznała za stosowne i zasadne, aby poinformować o tym, że ta umowa będzie podpisana i że została podpisana. Pan minister nie powiedział, że ten protest jest legalny, tylko że za to, że te protesty odbywają się, blokada na granicy, odpowiedzialne są samorządy. No, litości. No, ale kolejny sukces rządu, który zabrzmiał ze słów ministra infrastruktury, to, że ten protest, proszę państwa, co jest chyba już naprawdę ironiczne, nie rozszerzył się o inne przejścia graniczne. On tylko jest w Dorohusku, Zosinie, w Korczowej i Medyka. Inne przejścia to jest sukces, dzisiaj możemy powiedzieć, rządu tymczasowego. Jak ujawnił dokumenty
wójt Radymna, który udzielił zgody na jeden z protestów w Korczowej. Trzykrotnie komendant powiatowy policji w Jarosławiu szantażował go i wymuszał zakończenie protestu, żeby po prostu wycofał zezwolenie. Tak rozmawiał PiS przez 3 tygodnie z protestującymi. Proszę Państwa, z drugiej strony tenże wójt, jak wczoraj publicznie ujawnił, jest szantażowany przez jakieś mafie ukraińskie, które groźby karalne kierują w stosunku do jego rodziny. Też w tym samym celu jak policja, w tym przypadku z Jarosławia. Minister Derkacz przyjechał na granicę. To jest relacja naszych przewoźników, którzy protestują. Brał udział w prowokacji. Przyjechał ze swoimi własnymi filmowcami, którzy mieli nagrać protestujących, jak się podobno awanturują, bądź też piją alkohol. Gdy dowiedział się od tych swoich filmowców, że nic nie udało im się nagrać, to był bardzo smutny i wyjechał. Unia Europejska obiecała, że będą pieniądze na korytarze, że będą pieniądze na porty. Były pieniądze na korytarze? Nie. Były pieniądze na porty? Nie. Ja szefowi klubu PSL-u już mówiłem miesiąc temu, żebyście złożyli tę ustawę o ochronie polskiego rolnictwa, na której państwo wygrali kampanię. Ja już się pod tą ustawą podpisałem. Teraz schodząc, zejdę zebrać pozostałe podpisy od posłów PSL-u, żeby na tym posiedzeniu złożyć tę ustawę. Bo państwo nie ugrają. A dlaczego do tej pory państwo jej nie złożyli? 1,5 miesiąca temu mogli państwo ją złożyć. A nie złożyli państwo jej, bo państwo nie chcą tutaj, żeby było dobrze. Tylko chcą państwo dalej skłócać jednych z drugimi. Więc za chwileczkę zbiorę od państwa te podpisy i tę ustawę złożymy, bo mieli państwo 1,5 miesiąca czasu. Czego tak późno, panie pośle Krajewski? Wstyd! Tutaj zmarnował to pan 4 lata. Chciał być pan w rządzie PiS-u. Pan się nie znalazł, panie pośle Sachajko, i teraz pan próbuje walczyć, udawać, że w opozycji pan proszę coś... podpisać przy kamerach. Proszę podpisać. My złożymy swój projekt, bo pan jest nieskuteczny. Czyli w tym, co pan znowu robi. Także widzą państwo, jak proszę, kłamią. To jest wasz złożymy projekt, swój wasz projekt. Projekt. Nie musimy się pod waszym podpisywać, którego pan i tak, bo pan jest nieskuteczny, panie pośle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. I oto sprawdziły się prognozy wielce czcigodnego pana ministra Olechowskiego, który zapowiadał, że wstąpiwszy do eurokołchozu będziemy mogli, cytuję, współdecydować o własnych sprawach. No i właśnie współdecydujemy. Inni decydują ponad naszymi głowami. Dość kłótni do przodu. Przeszedłem się. Pusta lista dalej. Nie chcieli się podpisać. Padły słowa o zdradzie polskiej wsi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości zdradził polską wieś, to Prawo i Sprawiedliwość by nie wygrało na polskiej wsi. Mam prośbę do pana posła Sachajko, żeby nie drwił z inteligencji osób tu obecnych, ale też Polek i Polaków. 1,5 roku pan nic nie zrobił, żeby ten projekt był procedowany, a dzisiaj pan biega i zbiera listy. Ale nie chce się nikt panu podpisać, nawet w pańskim klubie. Ma pan jeden podpis, chyba swój, i dalej nikt nie chce zrobić. Zbierze pan tam podpisy, podpiszemy panu również. A na chwilę obecną... Jest pan po prostu nieskuteczny i nikt nie chce z panem współpracować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani marszałek. Czyli pani marszałek stosuje cenzurę. Wczoraj Kukizowi, dzisiaj mi. Wstyd! Nie ma sprostowania do sprostowania, panie pośle. Ale nie ma czegoś takiego jak sprostowanie do sprostowania. Myślę, że powinien pan na chwilę ochłonąć i wrócić na salę, aby przysłuchiwać się dalszym obradom. Chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na to, że problem przewozu ładunków przez granicę mogłaby w dużym stopniu rozwiązać kolej. I niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości nie był i nie jest tym zainteresowany. Ja o tym dzisiaj też mówiłam na porannej Komisji Infrastruktury. To, co jest potrzebne pilnie, to inwestycje w terminale przeładunkowe przy granicy, w Medyce. My od razu reagowaliśmy w Komisji Europejskiej, od razu apelowaliśmy do Komisji Europejskiej o to, żeby zareagować i wstrzymać ten import zboża do Polski, do Unii Europejskiej. Jak niektórzy mówią, poznaje się prawdziwego mężczyznę nie jak zaczyna, tylko jak kończy. I tak premier Morawiecki kończy. A te 1000 samochodów na granicy to jest obraz, który pozostanie. Wtedy się spotkała Rada Unii Europejskiej
Rada do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. I czym się zajmowała? Przedłużeniem umowy transportowej z Ukrainą. I z Polski było dwóch dżentelmenów. Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. I na koniec sentencja dla pani minister i dla państwa. Szczodry to dziad z cudzego wora, gdy i dusza, i serce do wyrzeczeń nie skora. Dziękuję. Czy ktoś zainteresował się ludźmi, którzy siedzą w tych samochodach? To nie jest mała garstka, to jest 5000 osób, z których 2 już straciły życie. Zapewne państwo o tym wiedzą. Byli to kierowcy obaj z Ukrainy. Być może straciło życie więcej osób. Pani poseł, ja tylko nadmienię, że policja informowała, iż te zgony nie miały żadnego związku z protestem. Jeden z nich nawet nie odbył się w kolejce do granicy. Zaś na komisji dzisiaj była dyskusja na ten temat i była również podana informacja, że wszystkie ciężarówki wyposażone są w ogrzewanie postojowe. Tak, cicho. Bardzo proszę o zachowanie spokoju i umożliwienie posłowi zadawania pytania. Sprawnie procedować. Panie Telus, cicho, bo pan się dowie, co pański rząd robi. To pan mówił, żeby w referendum pytać o to, czy majątek narodowy sprzedawać. I to wy się godzicie na to, żeby na 30 lat światowemu potentatowi wydzierżawić terminal zbożowy. Pan się z tego śmieje, bo robicie sobie kabaret z Polski, robicie sobie kabaret z rządzenia. Ja bym was ze strajku wyrzucił, jakbyście tak się darli. Wy się nie nadajecie nawet na strajk. Podczas debaty zostałem pomówiony przez pana posła Szczerbę, jakobym miał coś wspólnego z przedmiotem dzisiejszej debaty. Pan poseł Szczerba, jak widzicie, gdzieś moje nazwisko od kilku tygodni dostaje jakieś gorączki, zatem pragnę sprostować, że wskazanego instrumentu ani nie negocjowałem w imieniu rządu, ani nie przygotowałem projektu instrukcji w imieniu rządu, ani również podczas posiedzenia stosownej rady nie wyrażałem stanowiska w imieniu rządu. Konfederacja wzywa do jego rozwiązania na korzyść, rzecz jasna, w interesie Polaków i jeśli z naszej, mojej osobiście strony rozwiązania drastyczne wchodzą w grę, to powiedziałbym tak, hasło śmierć wrogom ojczyzny to dobre hasło i myślę, że warto, żeby od czasu do czasu padało także i z tej mównicy. Niech to już będzie ostatnie sprostowanie, żebyśmy mogli przejść do odpowiedzi rządu. Dziękuję. Sprawnie procedować. Zaczyna się, Wysoka Izbo, taka akcja. To nie my, to oni. Bartosz Grodecki jest z MSWiA, Sebastian Kaleta jest z Ministerstwa Sprawiedliwości. I milcząco zaakceptowano przedłużenie umowy transportowej z Ukrainą. Państwo kompletnie nie wiecie, jakie są postulaty rolników. Kłamiecie na temat rozmów z rolnikami. Pan Kołodziejczak opowiada, że rolnicy nie byli świadomi, że będzie konieczność notyfikacji. No, proszę pana, wczoraj o tym rozmawialiśmy. Ja zadzwoniłam do lidera strajku w tym czasie i on powiedział, że pan Kołodziejczak chciał przyjechać do nich, ale oni się na to nie zgodzili, bo oni chcą rozmawiać merytorycznie. Wspieramy branżę transportową, wspieramy polskich przewoźników. Tak było zawsze i tak też, szanowni państwo, będzie. Teraz usłyszałem coś takiego dzisiaj, że my przerzucamy ten problem na inne instytucje, na inny rząd. Dokładnie przeciwnie jest, drodzy państwo. Cały czas te rozmowy się toczą. Jakub Kamiński dzisiaj stwierdził, że odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wyborów kopertowych była zasadna. Sąd w justycji stwierdził, że wybory były legalne. I panie marszałku, jak się pan czuje w chwili, kiedy ta większość parlamentarna tworzy fikcyjną rzecz? Odpowiadając na uprzejme zapytanie pana posła, stwierdzam, że czuję się dobrze. Mam nadzieję, że pan poseł również. A teraz nieformalne sprawozdanie. Szanowni państwo, były próby. Komisja przebiegała w bardzo emocjonującej atmosferze. Chcę państwa poinformować, że były próby wydłużenia procesu przyjmowania ustawy in vitro. Byli posłowie, którzy robili wszystko, żeby ustawa o finansowaniu in vitro jeszcze nie weszła. Chociaż ze 2-3 tygodnie, tak wam bardzo zależało. Próbowaliście ograniczyć dostęp do metody finansowania in vitro dla
powszechnych pacjentów z problemami z płodnością. Wnosiliście wnioski o to, żeby finansowanie in vitro było tylko i wyłącznie dla małżeństw. Próbowaliście także zmieniać tę ustawę w zakresie ilości zarodków. To wszystko służyło temu, żeby po prostu zaszkodzić ludziom, którzy potrzebują pomocy państwa. I dzisiaj jest dzień historyczny. Ta pomoc ludziom, którzy potrzebują in vitro, będzie udzielona. Na dodaniu ustępu 16c wnioskodawcy proponują, aby procedura zapłodnienia pozaustrojowego, o której mowa w tym przepisie, finansowana ze środków publicznych, dostępna była dla małżeństw zawartych zgodnie z polskim prawem. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w Głosowało 436 posłów, za ustawą 268, przeciw 118, wstrzymało się 50. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 24 porządku dziennego. Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Gdyby ta nielegalna komisja miała odrobinę przyzwoitości, to rozpoczęłaby rzetelne wyjaśnianie rosyjskich wpływów w polskim rządzie. Rozpoczęłaby przede wszystkim od tego, by wyjaśnić, jak to się stało i kto doprowadził do tego, że zwiększono do 13 milionów ton import węgla ze wschodu w 2018 roku. Gdyby członkowie tej komisji byli choć odrobinę rzetelni, to wyjaśniliby, dlaczego za bezcen oddano pod obce wpływy część polskiego przemysłu naftowego. Gdyby ta komisja była odrobinę rzetelna, to przede wszystkim wyjaśniłaby, co było przyczyną, co motywowało premiera polskiego rządu, Mateusza Morawieckiego, że kilka tygodni przed agresją Rosji w Ukrainie próbował organizować międzynarodówkę w ramach Unii Europejskiej z najbardziej proputinowskimi politykami w Unii. I wreszcie, gdyby ta komisja była tak naprawdę odrobinę rzetelna, byłaby w stanie wyjaśnić, dlaczego ta większość parlamentarna od długiego czasu blokowała środki z Funduszu Odbudowy dla Polski, wpisując się w scenariusz pisany na Kremlu. Nie. Gdyby ta komisja rzetelnie działała, to wyjaśniłaby, dlaczego próbowaliście w Polsce wprowadzić politykę, która równa jest temu, co robił Władimir Putin w Rosji. Kneblowanie ust wolnym mediom, eliminacja organizacji pozarządowych, tworzenie fake newsów. Tak, moi drodzy, dokładnie to dzisiaj ma miejsce. Następuje krok po kroku reset prorosyjskiej polityki prowadzonej przez ostatnie 8 lat. Proszę się nie unosić, pani poseł. Ja się nie boję niczego, boję się o panią poseł. Sposób, w jaki pan poseł Borys Budka próbuje odwrócić kota ogonem, jest doprawdy godny uwagi. Gdyby się nie bali Komisji do spraw weryfikacji wpływów rosyjskich, to po prostu pozwoliliby jej dalej działać. Ponieważ ten stek fałszów i kłamstw wymaga interwencji, to postanowiłem kilka wypowiedzi pana Donalda Tuska przytoczyć. Donald Tusk powiedział Donald Tusk. Pan Rafał Trzaskowski powiedział Platforma Obywatelska. Donald Tusk. Platforma Obywatelska chciała Platformy Obywatelskiej pana Donalda Tuska. Pan Donald Tusk. I importowali węgiel rosyjski na potęgę.
relacje z Rosją na głos pani minister Anny Fotygi, kiedy już nie była ministrem, która powiedziała o tym, że sprzedajemy naszych przyjaciół. Drodzy państwo, proszę o ciszę. Niemożliwe, żeby ktoś opowiadał takie rzeczy. Proszę o ciszę. Uzyskaliśmy wcześniej. Rozumiem, ja proszę wszystkich państwa o ciszę, za wyjątkiem przemawiającego pana premiera. Elementarne zaufanie zarówno na szczeblu państwowym, jak i w relacjach osobistych. To Donald Tusk z Władimirem Putinem, gdyby ktoś miał wątpliwości. Donald Tusk. Panie pośle Tusk, panie pośle Budka, mówił pan o tym, że my robiliśmy spotkanie z partiami z Europy Zachodniej. Otóż dzięki temu, że zrobiliśmy to spotkanie, te partie z partią Vox na czele potępiły agresję rosyjską na Ukrainę. Nie mamy się czego wstydzić. To my ich do tego przekonaliśmy. Przewodniczącego Tuska, Radosława Sikorskiego, który być może część z tych, którzy siedzą dzisiaj tutaj naprzeciw mnie, zagłosuje przeciw dyktatowi Donalda Tuska. Może będziecie rzeczywiście trzecią drogą, a nie trzecim pasem na drodze Donalda Tuska do przejęcia władzy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję też za to, że restrykcyjnie przestrzegał pan limitu czasowego. Pozostawił 3 minuty jeszcze swojej wypowiedzi. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele obaj. Jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. Rozumiem, ale skoro panu premierowi pozwoliłem na regulaminowy czas, pozwolę też panu ministrowi. Panie marszałku, proszę szanować regulamin. Ależ ja... W regulaminie jest panie ministrze, w szacunku do regulaminu nikt mnie nie wyprzedzi. Proszę czuć się spokojnie i bezpiecznie, ja też go nie widzę. Proszę o zabranie głosu, panie ministrze. Otóż dziś komisja przedstawiła raport cząstkowy z 3 miesięcy prac. Dlaczego raport cząstkowy został wymuszony właśnie wnioskiem o odwołanie członków komisji? I w raporcie cząstkowym zostało stwierdzone wprost, że Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów zarekomendowała, by Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi, Tomaszowi Siemoniakowi i Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie powierzać stanowisk publicznych odpowiadających za bezpieczeństwo państwa. Pan premier Morawiecki mógłby wyjaśnić chociaż, dlaczego doprowadził pan do tego, że sprzedano polski Lotos, to raz. I druga rzecz, dlaczego pan tak gorliwie i pana bank, którego był pan prezesem, doradzaliście rosyjskiej firmie, która próbowała przejąć polskie Azoty. Panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje pan na sali w charakterze billboardu. Rozumiem. Proszę o to zadbać. Dysponuje pan z pewnością właściwymi środkami, aby go sfinansować. Proszę teraz o zajęcie miejsca. Wszyscy zapoznali się z pana prezentacją. W imieniu klubów i koła w dyskusji zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa? Ale panie pośle Budka, ja myślę, że w pewien sposób można by było powiedzieć, że pana myśli były takie nieuczesane, nieprzemyślane. I chociaż jestem o tym przekonany, panie pośle Budka, że jeżeli jesteście bez winy, a tutaj mamy bardzo dużo wątpliwości, to włos panu z głowy nie spadnie. I jestem o tym przekonany, panie Budka, że chociażby pan wyrywał włosy z głowy, to prawda i tak zwycięży w tej Izbie właśnie w tym zakresie, w tym temacie.
Dziękuję, panie pośle. Zwracam uwagę, że to pana ugrupowanie słusznie twierdzi, że wybory wygrało. Panie prezesie Kaczyński, pamięta? Prezydent Andrzej Duda, minister Rau, panie Morawiecki, panie premierze, pani marszałek Witek, posłowie PiS-u niech się. Prezydent Duda, pan premier Morawiecki, każdy pan prezydent. Chciałby pan Jasiński. Jako klub Polska 2050, Trzecia Droga, będziemy głosowali za odwołaniem członków tej komisji i jesteśmy za jej likwidacją. Proszę pokażcie, czy tam jakieś przesłuchanie się odbyło, czy ta komisja w ogóle jakąś pracę wykonała. Bo o wszystkim tu pan premier Morawiecki opowiada przez wiele, wiele minut, natomiast ani jednego dowodu na pracę tej komisji, Wysoka Izba i wszyscy oglądający nas dzisiaj Polacy jakoś nie zauważyli. Ale kiedy projekt ustawy trafił do Sejmu, otrzymaliśmy dwie ekspertyzy. Po pierwsze, pismo Rzecznika Praw Obywatelskich na 13 stron i 13 zapisów wskazujących, że w 13 artykułach ustawa jest niezgodna z konstytucją. Dodatkowo również Związek Radców Prawnych przysłał nam kilkanaście stron, mówiąc, że ta ustawa w ogóle nie powinna być procedowana. Ale państwo szliście w zaparte. Dwa razy odsyłaliście nam ten projekt ustawy po odrzuceniu. Jednocześnie, że ponieważ nie udało państwu się w większości znaleźć, no to co zrobiono? Wymieniono posłów z waszego klubu, którzy głosowali inaczej i dokoptowaliście jeszcze państwo trzech posłów, żeby mieć w końcu większość, żeby przepchać tą ustawę do Sejmu. I kiedy ustawa została przegłosowana, pan prezydent się zachował jak kiedyś słowa Wałęsy, nie chcę, ale muszę, więc za i przeciw. I co zrobił? Najpierw ustawę podpisał, twierdząc, że ustawa jest okej, ale potem zmienił te zapisy, które uznawał za prawidłowe. Doprowadził do sytuacji takiej, że przecież w tej ustawie, zmieniając ją, całkowicie pozbawił ich zębów. Nie ma sankcji, jest możliwość odwołania, nie ma żadnego wyroku i wyeliminował z prac komisji posłów, ale jednocześnie zostawił europosłów. Dlaczego? To jest specyficzna ustawa. Ustawa, w której specjalny akapit poświęcono przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi i Waldemarowi Pawlakowi. Mamy bardzo ważne pytanie. Dlaczego większość sejmowa w chwili obecnej chce wymienić skład, wymienić ludzi, którzy są w tej komisji, a nie zlikwidować ją? Ale chociaż ta zagrywka jest bardzo słaba, odpowiadam na tę zagrywkę i zachęcam moich kolegów do tego, żeby nie popierali odwoływania komisarzy, bo teraz dopiero zrobiło się ciekawie. Teraz dopiero zrobiło się ciekawie, zwłaszcza kiedy pan premier Morawiecki nie odpowiedział na proste, zadane przeze mnie pytanie, obecny był także pan minister Weber, o to, jakie procedury sprawdzające zlecił, kiedy z tej trybuny padła informacja o rejestracji Mateusza Jakuba Morawieckiego jako tajnego współpracownika sowieckiej niemieckojęzycznej bezpieki o pseudonimach Jakob Well Student. Im dłużej, panie marszałku, to ważne, im dłużej Mateusz Jakub Morawiecki odpowiadał na proste i domagające się proste, jednoznacznej odpowiedzi moje pytanie, tym mniej był przekonujący. A zatem, panie profesorze Sławku, panie profesorze Andrzeju, naprawdę jest co badać, jest co sprawdzać. Odszukajcie w sobie ducha, który kiedyś wami kierował, ducha uczonych badaczy, którzy do spodu wyjaśniają i wyciągają na światło dzienne wszystkie nieprawości naszego życia w historii współczesności. I badajcie, towarzysze, rozkminiajcie i lewica z lewej, dziękuję, i lewica z prawej. A ja poprę, żebyście jeszcze tam mogli chwilę pourzędować. Drodzy państwo, widzę, że łączą was z panem posłem Kukizem gorące więzi, ale bardzo proszę, aby spokojnie mógł kontynuować przemówienie w ramach wyznaczonego sobie czasu. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Zamykam dyskusję, ale proszę się... Bardzo proszę, panie pośle. Panowie, proszę o spokój. Proszę o zajęcie miejsc.
Proszę o zajęcie miejsc. Nie, uważam, że nie. Proszę o nie widziałem szarpania pana posła, widziałem gniecenie zdjęcia. Panie pośle Rutnicki, panie pośle Ozdoba, proszę, panie pośle. Za chwilę zacznę procedurę wykluczania panów z obrad. Proszę zająć miejsca, proszę zająć miejsca. Za chwilę zacznę procedurę wykluczania panu. Panie marszałku! Sejm odwołał pana Sławomira Cęckiewicza, że Sejm odwołał pana Łukasza Cięgoturę, że Sejm odwołał pana Andrzeja Kowalskiego, Sejm odwołał pana Arkadiusza Puławskiego, Sejm odwołał pana Marka Szymaniaka, że Sejm odwołał pana Michała Wojnowskiego, Sejm odwołał pana Andrzeja Zybertowicza, że Sejm odwołał pana Przemysława Żurawskiego, Welgrajewskiego. Nie poznaje Izby. Była wiejska, jest Wersal.